Wiecie co, zmieniłem plan. Ostatnio mówiłem, że zajmiemy się tym wątkiem Atlantydy, ale mi się odmieniło. Pojedziemy w wątek główny póki co, którą jego część. Ja zatem się wybrałem zadanie zdobywca. Nie wiem, czy pamiętacie, bo sobie takich w jednej z dzielnic dwóch królów, którzy rządzili jednocześnie i dali mi dwa zadania, jednego, drugiego, żebym był z powrotem Spartaninem, mieszkańcem, a nie, żebym tam mieszkał u nich w tej dzielnicy. Jedno zadanie było takie, żebym spowodował to, żeby wygrać dla Sparty mistrzostw olimpiadę, to niby miał to zrobić jakiś tam osiłek, którego miał przyprowadzić, ale niestety miał przygodę z rekinami i sam osobiście musiałem wygrać tę olimpiadę. To też uczyniłem. A drugie zadanie było takie, żeby wygrać wojnę o dzielnicę bodajże, o Beocję. I zdaje się, że właśnie to teraz będę robił zadanie zdobywca. Spotka się ze spartańskim polemarchem. Gdzie? Właśnie już na terenie Beocji, proszę bardzo, tutaj ojejku, przejeżdżałem przez to miejsce. Chyba sobie tego nie odkryczyłem, trudno. Mam się spotkać tutaj z spartańskim polimarchem. O. I'm looking for... You! Stentor? Ej, no kobieta, kosa. Jak będzie wyglądała z takim... ...kufonem? I'm here to help, you idiot. Not after Megaris. Not after what you did. King Archidamos of Sparta sent me to aid you in securing the region. This is how much he trusts me. He put his faith in a fucking mercenary. Nie taki znowu pieprzony. Często tego nie robię. Kurczę. If I was your punishment, you'd already be dead. Why have the king sent you? Oczywiście. Stentor, relax. I'm here as an ally to Sparta and to you. We've worked together once. We can do it again. Your help in Megaris might have secured the region for Sparta, but I lost more than I gained. I shouldn't have trusted you then, and why now? I'm here on business. What's going on? Everything is fine. The Veodian rebels are a problem, but nothing we can't handle. What is the Spartan army doing in Veotia? We sieged Athens, but Cleon took power and pushed us out. Taking Veodia will weaken his position. The wolf was gone. I was needed. I couldn't abandon my men. You should thank the gods that I've come to help you. The only reason you're still alive is that writ you carry. You're not an ally, just a weapon. Then put me to work. You're not up to the challenge. Try me. There are four Veodian champions fighting for the Athenians. Aristeos, Deianira, Nesea, and Dragon. Think you can kill them? I'd like to see you try. I told you we could work this out. All right then. I'll find these champions and put an end to them. I doubt it will be as easy as you think, but I'm relieved to see you can follow orders. Where will I find these mighty Veotians? I only know of two. There are reports of Aristeos occupying the military fort of Gla. Nesea was last seen in the forest east of Thebes. I thought the Veotians hated everyone. Why are they working with Athens? They see both Sparta and Athens as enemies. But Athens got here first, and they agreed to a temporary alliance. What's so great about these champions? They're just four people against the Spartan military.
Sparta has its army, and Viodia has its legends. They're a symbol of what this place used to be. Okay. The sooner I get this done, the sooner we take Viodia for Sparta. Oczywiście. Nie pozostawiam nic innego jak po prostu zabić, usiec tych czterech beockich mistrzów. Zatem spójrzmy na mapkę. Z pewnością będziemy mieli przynajmniej jakieś wzmianki o nich. Nic? No jak nic? Bo dwóch coś tam mówił, tylko nie pamiętam co on mówił. A, no pewnie to będzie wstać i zabić te imię. No właśnie, informacje trzeba szukać w mieście Orce, coś tam na zachód. Od jeziora jakiegoś tam. No dobra, to jest jeden. To na pewno nie jest to. Ale może będzie tak. To tam znajdziemy kolejną informację. Zatem zasuwamy. O, kawałek będzie. Myślę, ale skoro już spartański obóz, no gdzie tu jest ta skrzynka, którą miałbym wziąć? No przecież nie mogę tak tylko zostawić chyba, co? Paki. To była skrzynka, jest skrzynka. To jest chyba ta skrzynka, tak? Oj, dobra. Mogę sobie tę skrzynkę przecież wziąć, będę miał na niej lokację zaliczoną. Do zbicia, kurkowiek. Mogę? Dzięki. Okej. Okay. Dzięki. Tam też widzę jakąś skrzynkę, ale to pewnie jest inna lokacja. Ja póki co muszę przez całą bocę się jechać. Off we go now. 1600 metrów. To by pomyślałem, czy nie mieli tu samolotu. Jakby to 1,5 kilometra przelecieć się. A. To dawaj, Ela. Wilki, jak ma. Sporo lat widziałem, jak się jedzie nad jezioro Białe. To też taki las jest dziwny. Oj, nie siadam. Idziemy dalej. To mam nadzieję, że ten właśnie gościu, którego tutaj pewnie za chwilę usieczymy, będzie miał ślad do gościa kolejnego. Jego z czterech, bo inaczej to nie wiem, czy go znajdę. Aż, no to strasz. A, mniej więcej chyba poznaję tę stronę. Wiem, gdzie jestem. A, chyba. Może się mylę. Oczywiście mogę się mylić. W końcu jestem tylko człowiekiem. Ale chyba się nie mylę. O, koniec się przewrócił. O, jedziemy dalej. Czwartymi czwartymi. No i tak jeszcze jest nie koniec. Dopiero dojeżdżamy do tego punktu widokowego. Ja minąłem. Nie mogę sobie drogi darować. Tak to uwierzę na koło, bo jest zbyt stromo na wie stronie, ma nie chce mi się dać jeszcze chata. Dobra. Dawaj. Sandra, nie ściemniaj. Nie, samotna kolumna. No.
No to faktycznie jest kolumna ciekawa. Kto ją przedstawił? No sam szczyt. Jedna kolumna i wtedy. A, były inne, ale się przewróciły. Być może nawet była tu kiedyś tam na dawno temu jakaś świątynia, coś takiego. No. Jest to możliwe. No bo, dobra, nie uciekaj, kuniu. Time for a ride. To pisanie, tak? Ride, pisanie. A, dobra. O, przemieściło się to coś. Znajdź i zabierz tę Janirę. Ale co? Informacji trzeba szukać w mieście Orchomenos na zachód od jeziora Kopais. Jezioro Kopais na zachód, czyli tu. W mieście Orchomenos, czy pewnie gdzieś tu. Dobra, niech będzie. Niech będzie, że zrobimy to tak, jak ją należy, tak? I najpierw szukamy informacji. Może za drugą stronę zacząłem w ogóle to. Było się gdzieś przenieść gdzieś indziej tam. Nic nie padło. Trochę zobaczycie, jak wygląda Rzym. Ja, tak? Rzymianie, czy plecko. No i... Bo się... Kurczę... Plamię. Zdyshonoruje. Dobra, stawaj. No właśnie, pan by ściągnął. Nie chcę sobie nie bardzo ciągnęła, bo miałem wyjścia, tak? No. Jeszcze kawałek, no. Na tym stopie wielki. Pora woli. Tak, miasto jakieś. Miasto, pewnie to miasto, tylko... którego poszukują. Nic z tym nie zwołujemy. Oglądamy cały tyłek orła. I innego widzę. No dobra, i co? Jeszcze raz zaglądamy na mapę, czytamy wskazówki. No dobra. Ej. A gdzie jest to coś, co... Informacji trzeba szukać w mieście Orchomenos na zachód od jeziora Kopalis. Jezioro Kopalis, miasto Orchomenos. Miasto Orchomenos. I tutaj trzeba szukać informacji. Co to jest? Zadanie oczywiście. Dobrze, to może tak. Może ja by... Wyrzucam ptice. Nie wiem, jakich informacji, gdzie miałbym tutaj szukać, tak? To
Mogę tu co pobiegać chwilę po tym mieście, pokrążyć, ale... Czy mi się przypadkiem nie ukaże jakiś z naszych w pobliżu? Coś tam, coś tam. No bo to chyba mi się powinno pokazać na okręt już dawno. A jak nie, to biorę tak. Od razu zaznaczam sobie. Zaznaczam sobie tego gościunia. I to bym miał go zgubić. A teraz po prostu chwilę sobie po tym mieście pokrążę. I zobaczę, czy ktoś tu będzie chciał mi powiedzieć, tak? Dobrze, dobrze. O matko, a nie to wąż, dobra, uff. O, już myślałem, że coś innego, tak. Ach ci. Ale poczuł się. Kurczę, gdzie my... Co oni tu robią? Ja dźwięki na dworcu w takim... Sam w sumie nie wiem, gdzie mam latać niby. Czy latać, kogo szukać, czy coś takiego. Nie, no chyba po prostu pójdę i tam, gdzie zaznaczyłem sobie. No bo nie wiem, jak inaczej to skipu. Nie dam się, co przypuszczam. Dom Pindara. Mikini! Prostito Fedron. Poro. Poro, oro. Spadę to mnie miasto. Jeszcze tu bełk, tak? Dobra, ja... Nie wiem, jakich informacji tutaj szukać w tym mieście. Gdzie to? W związku z czym? Postanawiam jednak. Bezpośrednio do tego gostka uderzyć. Dobra. Mam jakiegoś pobliży. Tutaj. Właśnie. Będę go ścigał tu. Jesteś. No. Stosunkowo niedaleko. 200 metrów. Lecim. O 50. Jesteś mój. Yo man. Chyba już mi przelecisz przez ten
Wysiadam. O, tak to już. Panie ci, przyjemnie. To jest chyba ona. Tak coś czuję. Kończymy z laską. Nie na pierwszy. To był czciciel przy okazji. No, dobry pomysł. Możemy mieć wszyscy cztery sobie czcicielami. It feels good to strike you down. It feels good. Prosimy. Jeszcze coś? Jeszcze? O, proszę, czekam. O. Bym tego... Dejanina, bye bye! Mamy tu odkrytych z tych drzewczach jeszcze. Może to właśnie ci czyli, co ich teraz szukam. Jest to możliwe, nie? Spójrzmy na zadanie w ogóle, co to za zadanie mi tu mrugają. Pomaluj to na czerwono. Ach, to są podpowiedzi do znalezienia chyba tych pozostałych dragona. Tak, na pewno. Co to? Nacisnąć wodzkańskich mistrzów. Jeden jest pokonany. A to są pozostali. Czaj. Zatem wybierzemy sobie za chwilę następnego. Mapa. Dragon. Często do gimnazjonu w Tebach w Beocji. Jesteśmy oczywiście w Beocji. W Tebach. Tebach. Niektórzy ludzie na tebiańskiej agorze mogą coś wiedzieć na jego temat. Teby. Teby Beocji. Chyba nie widzę tego miejscowości, coś mi się wydaje. Pewnie to coś dużego jest, nie do Teby, znamy to. Ale jeszcze się przez to, jak widać, nie przejeżdżałem, żeby mi się to miało pokazać. Dobra, pokażmy jakiś inny. Bo to... Papa. Ale coś... A, i to coś tam. Jest jeden z czworga mistrzów Beocji. Można go znaleźć na wyspie, na środku jeziora. Ooo, no dobra. Choć przecież jest cytadeli. Zatem, to będzie nasz następny... Nasz następny odcinku. Na który już teraz zapraszam, tak?